Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam trochę o złotych 20 markach, czyli jednej z najpopularniejszych inwestycyjnych złotych monet w Europie. Dlaczego opowiem dzisiaj o złotych monetach? Ponieważ ten pomysł na te filmy wszystkie, ponieważ macie tu kilkadziesiąt filmów na temat monet złotych, lokacyjnych z całego świata, powstał z powodu tego, że po prostu bardzo dużo osób do nas przychodzi i pyta, jak wyglądają monety. Każdy słyszał, co to są monety złote, jakie typy monet występują, widzą je na zdjęciach, natomiast wiele osób nie wie, jakich formatów nawet są te monety. Dlatego w dzisiejszym filmie poznacie trochę więcej o monecie 20-markówce. 20 marek mamy tutaj z różnych władców. Ja akurat Wam dałem Wilhelma II, czyli jedna z najpopularniejszych monet markowych, które są na rynku. Jest to jedna z najpopularniejszych złotych monet inwestycyjnych i lokacyjnych w Europie. Moneta kojarzona z Wielkim Mocarstwem Niemieckim, czyli tutaj z tymi latami świetności i przemysłowej, i militarnej. Złote 20 marek są najsłynniejszą i najdłużej wybijaną monetą niemiecką w historii. Kiedyś te złotoobiegowe monety służyły oczywiście do handlu w całej Europie. Były bite już od 1871 roku w różnych mennicach oraz odmianach. Dlatego dziś monety, oprócz inwestorów, którzy wybierają te monety jako produkt inwestycyjny, posiadają dużą rzeszę kolekcjonerów na całym świecie. I chętnie oni dodają je właśnie do swoich kolekcji. Warto tutaj nadmienić, że 20-markówki z pierwszych lat bić oraz z bardzo ciekawych mennic, na przykład Hessen, tutaj i one się różnią tymi literkami, a akurat jest Berlin, więc tutaj warto zwracać na te literki uwagi, należą do monet ekstremalnie rzadkich. Mamy w dorobku aukcyjnym monety takie same 20-markówki, tylko z innych lat i z innej mennicy, sprzedane za kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc warto, żebyście zwracali uwagę i na rocznik, który jest podany tutaj z prawej strony, i na nominał, i oczywiście na mennicę, która będzie tutaj, to akurat są Prusy, więc jest Preußen napisane i A jako po prostu Berlin. Na awersie widzimy oczywiście panującego wtedy władcę, wokół znajduje się nazwa oraz tytuły królewskie władcy. Pod głową, pod popiersiem tutaj mamy literkę A, czyli po prostu mennica, o której powiedziałem. O, światełko sobie poprawiłem, dobra. I na odwrocie każdej 20-markówki znajduje się oczywiście godło cesarstwa niemieckiego, cesarski orzeł w koronie. W otoku jest napisane Deutsches Reich plus data, kiedy zostało wybite, i oczywiście ten nominał, o którym mówiłem, żebyście sobie to wszystko rozpoznawali. Ze względu tutaj na to, że to są monety bardzo popularne i na świecie bardzo chętnie zbierane, tak jak powiedziałem, tutaj monety są bardzo spopularyzowane w całej Europie ze względu na ich wysokie ceny tych rzadkich egzemplarzy. Więc wiadomo, że osoba, która nie jest w stanie sobie tam kupić tych rzadkich monet, będzie kupowała sobie trochę tańsze, te bardziej popularne, numizmatyczne monety lokacyjne. Więc dlaczego warto wybrać tę, a nie inną monetę? Oczywiście, tak jak tutaj na innych filmach mówię, to jest wyłącznie Wasze odczucie, wasze tutaj upodobania, czy Wam się podoba tutaj niemiecka historia, czy Wam się podoba po prostu wizerunek różnych władców. Natomiast proszę uważać, ponieważ to mocno uzależnia. Nawet kupując jakieś proste monety lokacyjne, 20-markowe, następnie chcemy sobie zebrać jakieś inne odmiany rocznikowe bądź mennicy, więc zaczynamy od prostych dat Wilhelma II i potem przechodzimy do następnych władców, czy Friedricha, czy Wilhelma I i tak dalej, więc mamy tutaj mnóstwo do wyboru. Złote 20 marek, tak jak powiedziałem, to najpopularniejsza moneta niemiecka w historii, która została wybita w ogromnych nakładach, natomiast w różnych mennicach. Pamiętajcie, że 20 marek to monety złota lokacyjnego, czyli są zwolnione z podatku VAT, jeżeli ich wartość nie przekracza 180% wartości kruszcu.
I oczywiście po pół roku, jeżeli sprzedajecie taką monetę, czyli powiedzmy, że zakupiliście tą monetę w styczniu, a sprzedajecie ją w sierpniu, to już nie płacicie podatku od sprzedaży. Więc jest to bardzo akurat wygodne do trzymania kapitału, w tym szczególnie na te ciężkie czasy, które nadchodzą bądź już są, na te wszystkie zmieniające się sytuacje, inflacje, to bardzo fajnie posiadać takie fizyczne złoto. Tutaj, tak jak powiedziałem, że kupując te monety, to jest inwestycja w złoto, jak również w numizmatykę. Monety te były bite właśnie od początku, znaczy od połowy XIX wieku i na pewno znajdą swoje tutaj, one i tak już mocno podrożały, ponieważ pamiętajcie, że tutaj ważne nadmienić cenowo. Kiedyś za 20 markówkę płaciło się około 4%. Dzisiaj trzeba zapłacić już tutaj na rynku nawet lokacyjnie plus 8, plus 10%. Piękne egzemplarze dochodzą już takich prostych monet, nawet jak tutaj ta Sprus w pięknym stanie zachowania, to mamy to wystawione na sklepie ponad 20% i klienci kupują bardzo chętnie, ponieważ tych monet można powiedzieć, że zaczęło brakować. Więc pamiętajcie, że to wszystko, jeżeli Wam się podoba, to oczywiście wybierajcie sobie 20 marek. Każde 20 marek waży niecałe 8 gramów i ma 7,96 grama i próby 900, czyli ten standaryzowany, próbę złota, próbę 900, bardzo znaną w Europie i ogólnie jedyną, która funkcjonowała w Europie, oprócz Wielkiej Brytanii, która, jak już powiedziałem na innym filmie, były bite w próbie 916. Serdecznie zapraszam na nasze inne filmy. Jeżeli Wam się ten podobał, to zobaczycie na pewno prezentację innych monet. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam wybór tej najfajniejszych monet do Waszych kolekcji czy do Waszych inwestycji. No to macie tutaj spory wybór tutaj tych filmów. Jeżeli szukacie jakichś innych form inwestycji, to oczywiście napiszcie do nas, wejdźcie na stronę niemczyk.pl, tam znajdziecie wszystko. Na naszych aukcjach możecie obserwować te monety, ponieważ wystawiamy co jakiś czas te rzadsze 20 markówki, czyli aukcjamonet.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie komentarz bądź piszcie do nas na maile. Dzięki bardzo i zapraszamy na inne filmy.